miejsce. Przystępujemy wreszcie dzisiaj od 4 grudnia do takiej pracy merytorycznej nad budżetem roku 2019. Dzisiaj pierwsze spotkanie połączonych komisji, na którym to spotkaniu przedstawimy nowej Radzie, jak ten budżet został przez starą Radę i przez burmistrza 7 kadencji przygotowany. Oczywiście tutaj najważniejszym elementem każdego budżetu, może nie najważniejszym, ale takim najbardziej interesującym i inspirującym wszystkich do dyskusji są inwestycje. W roku 2019 zaproponuję Radzie przeznaczenie na inwestycje kwoty 32 miliony złotych. W tej kwocie ponad 40 zadań inwestycyjnych i większe i mniejsze. Dalej kontynuujemy działania związane z komunikacją, czyli drogi, chodniki, parkingi, ale będzie to już naprawdę w mniejszym zakresie niż te ostatnie lata. Na pewno nie będzie takich utrudnień komunikacyjnych. Największe zadanie, które będziemy chcieli zrealizować, to modernizacja ulicy Okrzei, Cichej i Szpitalnej. Pierwszy etap tej inwestycji, czyli wykonanie tych zjazdów tutaj od ulicy Bielawskiej, Batalionów Chłopskich do ulicy Cichej i odcinek ulicy Cichej aż za ogródki działkowe w kierunku na Dobrocin. I w przyszłym roku, byśmy w roku 2020 w drugim etapie zakończyli tą inwestycję, czyli można powiedzieć, że wtedy wszystkie wyjazdy z Dzierżoniowa będą już nowoczesne, ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, oświetlone, tak jak to ma miejsce teraz w tym kierunku z Dzierżoniowa na Włóki, ulica Złota. Z drogowych zadań również zadanie kontynuacji osiedla kolorowego, które rozpoczęliśmy w tym roku, ale też szereg działań takich mniejszych na osiedlach wielorodzinnych, spółdzielni mieszkaniowych, czy to dojazd na osiedlu Różanym do szkoły podstawowej nr 1, czy dalsza kontynuacja budowy tych dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Akacjowej, czy jakieś inne zadania związane z chodnikami, osiedle Jasne 1, budowa parkingu plus chodnika ciągu pieszo-rowerowego. Także tych zadań jest sporo, ale również zadania inne, zakończenie realizacji tego budynku ulicy Świdnickiej 35 na dzienny dom pomocy społecznej. Mówię, tych zadań jest ponad 40. Dzisiaj będę szczegółowo omawiał te zadania, tak żeby radni wiedzieli, jakie są plany na przyszły rok. A co uda się wprowadzić, to życie pokaże, czas pokaże. Finansowo jesteśmy przygotowani na to. Teraz tylko, żeby byli wykonawcy, żeby udało się dobrze rozstrzygnąć przetargi. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie już łatwiejszy w tym względzie.